Zobaczymy, ile będzie. No właśnie, tutaj przedstawicielka akademika, ale to nie jest takie aż ważne. I za chwileczkę zobaczymy, może będzie to śmiesznego, może nie, może jakieś morderstwo, nie wiadomo, tam różne rzeczy mogą się wydarzyć, naprawdę. Zobaczymy. O, właśnie wychodzi poprzednia ekipa, Makary, Kasia Kostkowska. Witamy. No, kilka słów do mikrofonu prosimy. Może coś powiecie. Bardzo się kochamy. Tak, tak. Oby jak najdłużej. Tak, może teraz wejdziemy do środka. No, proszę, proszę za mną. Oto właśnie Politechnika Poznańska, Dom Studencki, brawo. I właśnie... No. Idziemy dalej. To jest ciemno. Nie, idziemy dalej. Szybko widać. No, teraz no, i przy okazji możecie poznać drogę. Jaka się... No właśnie powoli już widzimy. Zbliżamy się tutaj na samym końcu studia. Teraz chciałem... Witamy Gosię! I możemy wejść na... No nie wiem, możemy najpierw tutaj wejść. To jest sala numer 9. Arnon z Brescia, Agnieszka Topolska, witamy serdecznie. Agnieszka Topolska, a ja jestem Arnon. Tyle widzimy. Wojtek się kupił, który właśnie zepsuje komputer. Komputer się z niego śmieje. No zlepnij ten dzisiaj prymaplis. No co za bezczelny komputer. Który to jest Wojtek? Ten na komputerze czy na... To jest Wojtek, a to jest komputer. To jest ponoć moja podróż. Ale aha, nie, to jest wyrenowka. Może jeśli się odwrócić, to będzie ją widzieć. Ja się nie chcę pojechać. Tutaj właśnie pracują... Słyszymy jak pracują ręce Wojtka Sikorskiego. Ale nie jak machają, jak pracują. Pracują? Tak. Nie, to nie na pokaz. Te ręce nie. Aha, tutaj widzimy, jakie ma piwo nasz kolega? Brzydkie. Bardzo brzydkie. Obok stoi telefon zielony, prawie toaletowy, bardzo ważny. Służbowy. Tak, tutaj możemy obejrzeć komunikaty, znaczy nie komunikaty, tylko listy do pracowników afery. No tutaj na przykład, proszę. Boska szybko. Prawo. Tak. Cinka tola. Niżej widzimy bałagan, czy... A pod spodem szafka z taśmami na różne programy. No, koloru brązowego, jeżeli nie widać. I teraz dalej w lewo widzimy radio. Akurat i plecy Arnolda. Tak, Arnold stoi nam na widoku, ale trudno, że się przesunie. I widzimy telewizor. I w ogóle cały sprzęt. Dziś oddział. Druga liga. Całe życie harowaliśmy. No, zaraz gdzieś się skończy. Tak. Ale to może teraz przejdziemy do studia, bo tutaj akurat nic ciekawego nie ma. Bo jak powstaje program na Prima Afrysz? No foto. Tak, właśnie widzimy przy konsolecie Przemo napierała, porozrzucane kompakty. Nie. Może za chwilę zobaczymy, jak to tutaj naprawdę. No mam maksymalne oddalenie i widzę tylko rąbek kompakty i sama. No co tam sądzisz? Co sądzisz o takiej inicjatywie i o takiej imprezie? Może tak przejeźdź, bo ukażemy może całe studio. Tutaj, nie wiem, właśnie to pokazujesz na Przema. No, no to przejdź troszeczkę w lewo. Przejdź troszeczkę w lewo, zobaczysz wszystkie kompakty, wszystkie taśmy, jakie posiadamy. Właściwie nie wszystkie, bo niektóre są z domu pracowników. Jeszcze chwileczkę, jeszcze troszeczkę w lewo, zobaczysz misia Koale. Ale właśnie idziesz w górę, więc nie wiem, widzisz chyba teraz. Wiesz co, może być czarny. Może być czarny. Może być. No dobrze, Artur, zdradź nam. Jesteś brunetem czy blondynem? Co oni tu robią? Porno, nie wiem. No, a teraz zobaczymy, jak radzą sobie za oknem, czyli jak mówią prezenterzy, czyli... takie spotkanie. Nie rozłączaj się jeszcze z nami, porozmawiamy poza anteną, dobrze? Poczekaj. To może wyjdziemy tam do środka, a zobaczymy, jak sobie radzą. Ostro się złe to światło. Chodź, będziemy tam myśleć. Proszę, zapraszam. Właśnie rozmawiałam przez telefon z kucharzem. Ale zapraszam do radia. Niby będziemy chyba troszeczkę przeskazać, ale jakbyś tak weszła, ja bym zamknęła drzwi, to byłoby świetnie. Wierzcie? No to fajnie, zapraszam. Cześć. Ale był piękny numer. Prawie to sobie wymyśliłam. Patrzą. Kręci chwilę, jak będzie wejście i taka cisza. No wszyscy nam uciekają, nie wiadomo dlaczego, z paferowego, jak to się zwykło mówić. Jak gdybyś zjechała troszeczkę niżej, może będzie widać konsoletę.
chwilę wejście. Co w Teatrze Muzycznym już wiemy, a ja chciałabym wam zaproponować kwietniowe pobyty w Teatrze Nowym, jak najczęstsze i jak najwspanialsze. Lot nad Kukuczym Gniazdem, ale właśnie Piotrek Kaźmierczak będzie grał. Lili Bibita, 6 i 7, Sługa dwóch panów, Karlo Goldoniego. To komedia w reżyserii Romana Kordzińskiego. Film ze wspaniałą rolą Mirosława Krapielnickiego. 6 i 7 o 19 jak zwykle. Będzie śmiesznie również 8, 9 oraz 22 i 23 kwietnia, bowiem na scenie królował będzie Marian Hema. Będzie pana piękna Lucynda, jego komedia z muzyką w reżyserii Eugeniusza Korina. Ci wszyscy, którzy widzieli ten spektakl, znają piosenki tego spektaklu, myślę, że chętnie wrócą na widownię, żeby jeszcze raz pobawić się z aktorami. Czerwone nosy to spektakl w reżyserii Eugeniusza Korina na podstawie sztuki Petera Bernesa. 19, 20, 21. To takie już poświąteczne spotkanie w Teatrze Nowym. No, dziękuję bardzo. Już nie musimy wstać w ciszy i napięciu. A korespondencje, jakie tutaj odchodzą, na przykład list od Konkola. Weź może tak przytrzymać. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać, ale jeżeli nie, to może ja przeczytam. Uwaga, speakerzy, bardzo proszę o powstrzymanie się od jakichkolwiek negatywnych komentarzy na temat utworu stylisty. Jeżeli nie chcieli powiedzieć czegoś, nie chcecie powiedzieć czegoś pozytywnego, ograniczajcie zapowiedź do tytułu i wykonawcy. Konkord. No. Albo nie puszczę. Już? No? No właśnie jesteśmy świadkami burzących wymóg sceny, zakładanie tak przez Przemka. Miejmy nadzieję, że zdąży, bo jeżeli nie, to ja mu zdąży. Miejmy nadzieję. No, dobrze. Dzień 7-6. Spoko, woda, widzimy, nie denerwuje się w ogóle. Zmienna twarz. Szanowny stylista. Mamy playlistę. Mamy. Co jest na tej playlistie? Co jest na tej playlistie? Gdzie to lat twoje? To lat twoje. Somebody to show. 9-7-6. To jest tam będzie. Bo kiedy to poleci? Natomiast jest z kolei również... Ale świetnie, ten, przynajmniej będę mieć zagramy na wideo nagrane nawet. Zagramy piosenkę o przeszczepach? Prawda? Na wideo będę mieć nagrane, cieszę. No spoko. Zejdzę mnie. Wspomniały dyplom od zarządu członkowskiego. Od kotów. Od kotów. Od kotów dostaliśmy, tak, dla redakcji Radio Afera z podziękowaniami od drugiego oddziału SKTR w Poznaniu. A to jest bardzo naszych kontaktów. Dużo ich mamy, to nie jest jedyna karta, jaką posiadamy. Jeszcze są dwie inne. O, nie, są cztery. Cztery? No, a jeszcze wszystkie są wydrukowane. Także dużo, dużo kontaktów, naprawdę. A teraz zobaczymy, ładna częstotliwość na jakiej nadaje. I komunikacja. Może jeszcze głośno, bo nie wypada. Dobrze, że Paweł się zabiera i tam kręci kręcą się ładnie. To machaj ładnie do kamy. Powiedz kilka słów za telewizów. Za podobność. Za... Ja nie mogę jak to wyobrazić. Nie wiem. Dobrze, że do jednej połowy wyciągałam. Nie wiem, będę musiał cię zmówić chyba. Ale ja zastanawiam się. Ja wiem, że tego nie chodzi. Można tutaj i wtedy z tym pójdę. Będzie generalnie, myślę, ale... Ale to będzie ważna uroczystość, ponieważ po raz 50. Materiał przyjdzie, tak? Nie ma szansy, żebyś mi zagrał ten spektakl. Albo ja byś na to pomogła, ponieważ wcześniej grał go aż 100 razy we Wrocławiu. Dla niego będzie to już 150. wieczór, kiedy doktor Polakow urodzi się i umrze. A te drzwi trzeba by było z tego, nie?
O 19.12. Wideo nasze byś pokazała, że mamy wideo, słuchaj. No zaraz. Radio S. A najlepiej tak, z jakiej odległości mogę tam? No możesz sobie odnaleźć, jak ci pasuje, tylko trzeba się... Ale nie, tutaj mam. Będzie na pewno. Tu masz uśpieszenie. To to tam. Plany następne, spektakli następne. To jest najważniejsze. To. To jest. Już się niedługo najprawdopodobniej będziemy mogli zobaczyć. Znaczy ja chyba się muszę bliżej przesunąć, nie? Nie, nie. Widzisz, oddala się, a ja w drugim. Adaptacja. Aha, faktycznie. Ale fajnie. Ale już koniecznie widzę. Tak, już. Merkury. Ja mam takie czarno. Tego spektaklu, tej premiery. Kasetki, co? Trzeba wymieniać kasetki. Później. Nie, gdzie są to właśnie? Radio do filmujesz, nie masz co filmować, czy kogo, to znaczy co? Nie, zawsze to filmuj tam, ale... Nie, teraz na co? Ale... Ale mistrzowie. To są właśnie nagrywane wszystkie programy. Afery. Co to było? To jest dziura. Była dziura. A co już tak dokładnie to filmowałyście? Nie, nie, nie. Poprzykiwała sobie, nie? Taka babcika. Chciała, że jakiś facet, co kupował, kupował się dziurę właśnie. Jakiś taki facet, to ja chcę, właśnie ten, nie chcę taki pod tytuł dawał, że nie wiem, pod tytuł to takie drewno ciężko. O mój Boże. Afera. Możemy zobaczyć nawet w środku. To jest autentyk. To Przemo na pewno dopuści zaraz. Dzień dobry, czy ta zwierzę? No. Słucham? No nie, z dwie minuty. Właśnie dostałyśmy wiadomość z Teatru Muzycznego, prawda, Asiu? No właśnie zadzwonił telefon i nie chciałybyśmy więcej już takich telefonów odbierać. Otóż, drodzy słuchacze, z powodu bardzo poważnej awarii urządzeń chłodniczych w Teatrze Muzycznym Regionalezie została odwołana. Zostaliśmy wraz z naszym słuchaczem, z Arturem, po prostu na lodzie. Chyba tak, bo w teatrze no, już się nie robi rewi na lodzie. Nie, to tak, w ogóle te wyświetlenie są fajne. No. Co jest tyś, Wojtek? Rak. A, rak. Którego się urodziłeś? Ja? No nie? Tu, ja 11 lipca. Ja 11 lipca. Ostatnio taką kobietę poznałem, która tak siedzi w tych tematach, tam wiesz, komputer, no że no, w ogóle sprzęgło chyba wszystkie swoje zainteresowania z tym. Przełomowi, żeby zejść w nie ma.
praktyczne podejście, wszystko robi dokładnie. Słuchaj, to mówię, jakieś lekcje, nie? I ja mówię, że tam tej ludzi jest zawsze fajnie. Ale nam dawają, nie? Agnieszka, zrobiłaś już to, co mówiłaś? Co? Dziękuję. A to się zgadza. Ma skłonność do pozwalania sobie na bardzo wiele i traktowania siebie... Śmiesznie. No zobacz, samo zbyt łagodnie. Samego zbyt łagodnie. Może być ukrycie, jak sobie obrazy powziętej materialistyczną. Ja jestem taki okropny, że... Jak w ogóle zabierasz do powolny, on się zgadza. Nie no, to ja tu wychodzę na pograniczu do ryzyka i Działam w pośpiechu, ponieważ bardzo długo się namyśla. Łatwo go speszyć, bywa nudny, bywa niewrażliwy, że to nudny bywa niewrażliwy. To prawda. Nie, do czego? Każdy, kto jest odcinek próbem byka, znajdziemy osobę, która robi daleko silne plany. Postępuje powoli, ale pewnie, ponieważ byk interesuje się tylko myślicie najlepsze. Rykiem był przekonany, że nadal najlepsze warto poprzeć. Byk uwielbia się władzy w rozkosze zmysłu, które były na wyspy będzie materialnego. Szczęśliwe połączenia, kolory pantele i błękity, roślina malwa, ema. Zapach tyłu, wejść do oka. Drogi kamień, topaz, o topaz musi nam podoba, medal mieć, karta daroka, najwyższy kapłan, zwierzę być. Słuchaj, nawet w tym cechy wyglądu, słuchaj, dziecko, bariera taka, na przykład w domu, być w domu, być w lepszym, być w lepszym. To mi wygodę jest zupy. Czy coś robicie? To na tej wcale nie dużo, ja ci powiem. To jest pełno wiara, że ma nic nie robi, tam nie będziemy. Bo teraz nie, to musicie coś wymyślić fajnie. Teraz będziemy mieć bardzo zabudowany na początku. Jeden konkurs. Potem jest. Czekaj, co potem jest? Potem właściwie to ja nie wiem, co jest w moim programie, ale to mam menadżerów od tego, gdzieś wyszli akurat. A mówi to tam, ale... Jest zła zabawa na komputerze, wtedy mieszka jak samo. Muszę coś tłumaczyć. Ty nie tłumaczy. Ale nie, ja tutaj za mało wszystko widzę, proszę tym mikrofonem, który na to będzie pokazywać swoje głowy. Znaczy, ja wiem swoje głowy. Agnieszka, powiedz, co robisz. No właśnie, jakbym wiedziała. Słyszeliście, że będę mieszkał na ulicy Sikorskiego? I to wcale nie przyjmę. Agnieszko, dzwonił właśnie twój brat, o którym nam nie powiedziałaś i sobie zamówił koszulkę z pozdrowieniami dla brata. Koszulka, największa. Który brat? Ja mam dwóch. O, Tomek, brat Tomasz. Proszę. Proszę, Tomka. A to mogę pokazać ludziom, jak robić ten film? Nie bardzo. Się potwornie krępie. Zobacz jakieś pismo. Pismo na mnie to. A po co to robisz? No sobie będę filmu o aferze. Ja, ale jak on mnie wyraził? Co rob? Jezu, raz się tylko widziałam w telewizorze, że to jest taki odruch. Widzi demonstranty. Sorry. No później filmujesz, jak jest zaczytany ten film. Zacząć dalszy. Właśnie stąd pracuje Ada. Ty to rozumiesz? No. Kurde, nie wiesz, to... Strona B. Ale... Rozpakowała tę jedną i zobaczyła... Zobaczyła, jakie one są mała, prawda? Może się rozciągnie po praniu.
albo się zbiegnie. Ale słuchaj. Na Wojtku, daj na Wojtku, daj. Nie, to kurczę, na Wojtku. A co, wygrał to ja? Ja już taką mam. Jak niestety będzie za mało. Ja ale może się rozciągnie właśnie, albo tak sobie ją weźcie i rozciągnijcie ją. Daj. Chodź. Kochani, proszę. To nie jest ta, to jest dla innego słuchacza. Ale nie wietrzy jej tak. No to mówię. Słuchacz się wkurzy. Tak jakaś niewypracowana będzie. To jest mój drugi kawał. Teraz jak będą jakieś śmieszne... Oto bluzka dla Tomka. Idzie dalej. Na pewno w nią nie wejdzie. W ogóle to mi się podoba. Ale będzie miał bardzo. Ruszacie mnie. Malutka. Poczekaj, zrobię zbliżenie. Jeszcze mam kaomę. Nie chcę się prezentować. Przecież to jest jedyna okazja. Ta taśma trafi na cały świat. Możesz pozdrowić ciocię w Ameryce. Ja też pozdrawiam. Tak, wszystkich. Ja nie chcę pozdrawiać mojej cioci w Ameryce. Ale a masz cioci w Ameryce, prawda? Cioci czeka na to. Nie. Dobra, to można teraz? Słuchaj. Niko, przytrzymajmy trochę może zdrowie. Pol, coś ciebie wyrażę. Ten by na pośle. Pol, coś ciebie wyrażę. Zapomniałeś, dobrze. Zobaczcie, jakie jajo robię. Ale nie, kul. Ja myślałem, że się podfilmuj tam, jak ja sobie jajca robię ze speakerem. Ja już nie mogę, no to koniec. Dobra. Czyli tak, tylko to, dotąd jest spokój. Co jest? To nie, bo to usterki techniczne. Wiecie co, pana? A weź tam... Gdzie już? Bo Rafał przyszedł, jakbyś go chciała filmować. Następna głowa. Przepraszam, sprzęt nam siadł. Halo? Nie działa! Przepraszam, halo! Nie działa! Nie działa! Nie działa! Nie działa tu nic! O, działa! Działa! Też! Niestety, w dzisiejszej audycji gościa nie będzie, ale za to pouczymy się wspaniałego języka. Tym językiem jest język naszych zachodnich sąsiadów. Oto pierwsza lekcja. Już za momencik. Pierwsza lekcja wspaniałego języka. Biorę to i co? Było to parę słówek, które pomogą wam u naszych sąsiadów, zwłaszcza dwa pierwsze, ja i Naj. Gdyż wy... Słuchajcie, sorry. Nie róbcie tak, no bo normalnie prawie tu konsoleta poszła i wszystko. Jeżeli chcecie, żeby on puszczał kasetę po kasecie, to musicie dużo przerwy. Tak, bardzo dużo. Musicie długo gadać. On nie zdążył. Dobra. 10-12 słówek. Gdyż wypowiedzenie tych słów wymaga najdłuższego zastanowienia się, zwłaszcza panie wiedzą coś na ten temat. Była to pierwsza i ostatnia lekcja i ja potem. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio chłopcy zaczęli tak mówić do swoich profesorek na korytarzach szkolnych. Dobra. Było to parę słówek, które pomogą wam u naszych sąsiadów, zwłaszcza dwa pierwsze. Ja i Nein. Gdyż wypowiedzeniu tych słów wymaga najdłuższego zastanowienia się, zwłaszcza pani wiedzą o tym doskonale. Była to pierwsza i ostatnia lekcja. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio chłopcy zaczęli tak mówić do swoich profesorek na korytarzach szkolnych. Teraz tu jest jeszcze. Och, Dajano ma. Panowie, trzymajcie się tak dalej, to... Co tam? Wiek liczy się uczucie, tylko pamiętajcie mi kości okulistek, a panie okulistów, bo pewnego dnia oni mogą... Dobra, to ja do tych okulistów.
tu przestrzegam także przed ludźmi z komunikacji, gdyż oni mogą powiedzieć wam, że serce jest jak telefon, albo zajęte, albo źle łączy. Najlepiej, jeśli masz na imię Matylda. A dlaczego? O tym za chwilę. A kolejny program co w szkole piszczy już za tydzień. Dobra, doczytasz się? Tak, postaram się. Tak, panie, to już tylko będzie filmowane. Powiedz mi, Dajano. Tak. Przema. Ja się pytam, gdzie jest pudełko od tego? Piersi się schowały. Wiesz, gdzie tam uciekły? Ma. Panowie, trzymajcie tak dalej. Co tam wiek? Liczy się uczucie. Tylko pamiętajcie, unikajcie okulistyk, a panie okulistów, bo pewnego dnia oni mogą wam powiedzieć, że z okulistycznego punktu widzenia miłość i zazdrość doskonale się uzupełniają. Miłość jest przeważnie ślepa, a zazdrość widzi nawet to, czego nie ma. Przestrzegam także przed ludźmi z komunikacji, gdyż oni mogą powiedzieć wam, że serce jest jak telefon, albo zajęte, albo źle łączy. Najlepiej, jeśli masz na imię Matylda. A dlaczego? O tym za chwilę. A kolejny program Co w szkole piszczy już za tydzień. Możecie nas słuchać na 98,6 MHz. I to było. Ale co ty śpisz dzisiaj? To nawet nie jest śmieszne. Co? Przepraszam. Może wstawimy. Aga, to zwalone krzesło, dobrze. Tutaj, tutaj. I co? To zwalone krzesło, to jest kółeczko od krzesła. Już. Trzoda kontrolowana. Jest, ale trzoda rzeczywiście. Uważam, że to krzesło. No, czemu że się tak szybko poszło do domu wczoraj? Musiałem wracać z bratem. Jakiś kawałek po ludzku. Nie działa, dlatego trzeba odbierać. Tu są nagrody wspaniałe. Tak? Akurat nic śmiesznego tu nie ma. O, proszę, najlepsze nagrody. Czekaj, chwilkę. Wejdźmy dalej, proszę. Tutaj ktoś chyba się studentki radio, Politechniki Poznani z GIEJ. A w drewnianym prima prelizowym programie udział wzięli. Trzy strzałki w dół. Przedstawcie się, nowy serwis. No przedstaw się, czy za kamerę. Jestem Jemuka Dumbo, jestem Żyru. Coś jeszcze? Razem o której będziesz miał serwis, już wiesz? O której będziesz miał serwis? Chyba teraz razy. O, to bomba. Filmujemy. Ale po francusku teraz będzie, a następny robimy najwyżej poza irlandzką. To już w ogóle szlak. A na się przygotowujemy się do tego. Jak tak, język będzie po polsku? Nie, nie wiem. Aha. O której jest po niemiecku? No tak właśnie nie wiem, jak to teraz robicie po polsku. Będę w pokoju się uciekł, kiedy będzie wolny czas mówić. Za 4 czy 5. A ty mieszkasz tam? Tak. To nie ma sprawy, to musisz się nie? Za 4 czy 5. Dobrze, ale to ja jeszcze jestem, nie musisz. No zaleć, bo jeśli nie mam... Fajnie, fajnie. Był wtedy z języku migonka. Był migonka? Tak jak mu koniemi. To znaczy, puściliśmy tylko podkład. I był serwis. Był serwis. Nie głupie strasznie, ale fajnie.
sytuacja. I bardzo radosna. Dla drodzy słuchacze, to jest radosne, ale z jednej strony bardzo poważna sprawa. Zakładamy fan klub Kulfona i Żaby Moniki. Właściwie fan klub już powstał, już jest kilka osób. Zarejestrowany jest. Już poleciała ta piosenka? Wszyscy, którzy chcieliby się zapisać, przystąpić do naszego fanklubu, proszeni są po prostu o przyjście do nas i zapisanie się. A oczywiście jeszcze jest składka członkowska, to jest obowiązkowa. Ale to o składce myślę porozmawiamy, tak, jak to jest niewielka suma, prawda? Oczywiście, że tak. A co za to dostaniecie, kochani? Koszulki, plakietki. Wszystko jest wydrukowane, zdjęcia gotowe. Z autografami, to tam właśnie są pisane te autografy teraz, prawda? Tak, no bo odwiedzili nas po prostu. I... A to już materiał promocyjny Kulfon Żaba Monika u nas w studio. Moniko, wyśpiewajmy trochę może. Kulfon, co z ciebie wyrośnie? Jestem niczym chłodna ludem, wyrażacie. Kulfon, co z ciebie wyrośnie? Zapomniałem znowu. Proszę mnie. Ty głupia Moniko, ty. Ty, Kulfon, ty. No to spróbujemy inną piosenkę może. Pójdę przez świat z tobą. Paniosek, chociaż nie mogę. Ej, Kulfon, ty. Dziękujemy Kulfonowi, dziękujemy Żabie Monice. Na razie oczywiście. Ja jeszcze dodam, że śpiewniczek z utworami wykorzystanymi w tym materiale, zresztą nie tylko z tymi utworami, do nabycia w sklepiku Radia Afera Świętego Rocha 11A. Boże, dzieci nie jemy, kochani. Sorry. Korski, no tam na Wojtka, on ucieka, tam szybko za nim. No nie, bo ja się tak krępaszę publicznie. No daj mi góra. Jesteśmy tu wszyscy niepocieszeni. Zrobimy wielką fetę. Niestety. Myślę, że nie wiem, czy zrobimy wielką fetę po tym wszystkim, co ona obiecała. I ja jeszcze w ogóle, to ja, to właśnie, ale to ja to mojego babę to też pozdrawiam. Chociaż ucieka, nie mu, miał powody. Na no. Ją ja czekam na ciebie. Po tym wszystkim, co ty, ale na ciebie i tak czekam. Jestem z tobą. Przepraszam ci, możesz wracać. Nowy od serwisu. Iza? Iza? Witamy pana Adama. Rok nadchodzi. Zaraz ja na ślubie łaskę. Ja właśnie widziałem Arturę Rokoszanami. Staną głową, powoli. Zobacz, tak jak głupie. Mniej więcej żołnierz z niemieckiej niewoli. Nie wykazywał jakby... Artur! Nie wykazywał oznak zbytniego zażenowania, także okazuje się, że chyba jest wszystko w porządku, po prostu ta jego niedyspozycja była tylko chwilowa. Artur, we love you! Artur! Adam, już chodź z tym teścikiem. Robert! Dotarli wczoraj do siebie? Tak. Tyle włosów. Co jest? Gdzie? Co? Ten, Robert, ty wiesz najmniej. A to kto was? Skąd takie można? Gdzie takie? A wiesz. Co? A wkropisz mi do oka? No. Tylko uważaj, bo to... Nie, spokojnie. A na co ty chory? Na oko.
Na oko, na obydwa oko. Sylwia, weź tak mi pani mikrofon, bo właśnie tracę wzrok i ostatnia szansa, żeby mnie uratować. Nie jest taka sytuacja. Państwo za krewną świadkiem oświetnięte Roberta. Uważaj, to 275 ten wydaje ci się cały też szkoda. Drużbów zachęcał Artura, żeby wsiadł do samochodu. Artur jednak tylko niechęcie pokiwał nosem i poszedł dalej w swoją stronę. Sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna. Nie wiemy, jak to się rozwinie. Cały czas postępuje za konduktem. Jeżeli okaże się, że coś nowego wyniknęło z tej sytuacji, natychmiast się skontaktuje z radiem. Nie, stało się po prostu akurat. Dziękujemy. Dobrze się zmierza. Ja jednak myślę, że... No, profesjonalne. Widzisz? Artur, teraz dajcie koszulki, bo tu przyszedł ten po nagrodę jakąś. Koszulki? Nie, no dlaczego? A jaką nagrodę? Do konkursu teraz? Rozdaliście Iza jakąś koszulkę? Proszę? Co? A to jest zainteresowanie dzisiaj! A to słuchałeś radia? To dobrze. Artur, nie słuchał radia. Artur, dobrze, że nie słyszałeś. Dobrze, że nie słyszałeś. Właśnie różnego najlepszego. Ale czemu on się cieszy, no? Głupi się cieszy. Czemu cię? On musiał tam się cieszyć. Przychodzi chwila na każdego. Chciałam powiedzieć, że był. Jeszcze mu się słuchaj. Może chcesz jakąś relację. Asia już za tobą szalała. Co się działo, kochany? Do mikrofonu była jak pies. Wszystko posągiłeś, wiesz? Tak jak świnia. Jak wyjdzie. Na antenie musisz. Dobra, chodź, ćwiczymy też. I do kamery też mówiłam. Ale to sprostowanie też przed kamerą. Możesz powiedzieć wszystkim. Przeprosić w ogóle. No to tłumacz się, no tłumacz się, tłumacz się. I mi co się dzieje? No mów, no mów. Ja to tylko uzurpuje do mnie prawo. Ja już nie porozmawiam, przepraszam. Nie porozmuję mi na chyba nic nie miał do powiedzenia, widocznie to wszystko była nieprawda, albo w ogóle nie wiem, może kłamali wszyscy. No nie wiem, no dzisiaj jest taki dziwny dzień chyba. Nie wszedł to do wtorek. Tłumaczę, Arturowi, nie mam sprostowanie tutaj jakieś dawno. Z mniejszą nie wiem, co chodzi. Tak, właśnie Artur dowiaduje się o co chodzi. I później cię wszyscy szukali. Dzwonił Einstein z relacją, Asia tutaj płakała, że ci podawała taśmy, a ty co, poszedłeś sobie. I były życzenia z okazji tam... Później tutaj kolega Artur Rebel zadzwonił z relacją. No tak powiedział. No jednym słowem jesteś żonaty i... Nie, bo uciekł. Aha, uciekł. Aha, no to miałeś być żonaty, ale... w ostatniej chwili. No, dalej no, się powiem, co masz do powiedzenia. Tak? Jestem w szoku. Ponieważ ja nic nie pamiętam, to była ostra amnezja. Musiałem być mocno pijany, mi się to czasami zdarza. Nie postąpiłbym tak pochopnie, żeby... No raz to dopiero było godzinę temu, już nic nie pamiętasz? Ja szybko się śmieję. Nie pamiętam, naprawdę. Narkotyki, ja wiem, że one mnie kiedyś zabiją, ale w nią by z niej żyć. Naprawdę. A co z nią też jeszcze porozmawiał za chwilę. Z tą moją ulubienicą. Która to jest? Ale jej tutaj nie ma. Sam nie wiem na razie, ale zaraz się dowiem. Była jakaś Monika, ale... Tak. Nie? Nie. Ostatnia... Chyba nikt nie ma. Ostatnie sekundy i skończył się kasetą. To są ostatnie sekundy na... Chodźmy. Do kuchenia! Muszę wziąć nową taśmę. Wy tam się i kawał w telewizji normalny jeszcze. Ale po serwisie już jedziemy. Już jest świadomy, jak mieszka. W momencie, że nagranie to jedno będzie bardzo, ponieważ Google był duży rozgłośnik, nie posiadała nagrania. Jest nagrane. A dzisiaj już był jednak po angielsku, nie? Ale nie miał tremy, tylko filmuję. Fajnie, nie? Jesteś gotowy na ten nowego? A to się zaczyna. Jeszcze mam. Ready? Wchodzimy. Bonjour, aujourd'hui samedi 1er avril. Selon un sondage fait dernièrement, 94% de la population polonaise n'appartient à aucune partie politique et 66% des citoyens eux-mêmes croient à un mouvement politique.
La compagnie d'aviation polonaise LOT va moderniser les avions TU 134 et TU 154. Pour ce faire, le ministre du Transport, Bogusław Wieraski, a mené des démarches en Suède pour l'achat des nouveaux moteurs du type SAAB. La célébrité du cinéma français de la Bardot, a accompli une visite de 3 jours ici en Pologne. Elle a été invitée par les dirigeants d'un des groupes écologiques, M. Grzegorz Kubicki. Cinq ou neuf personnes, dont la majorité belge, sont mortes au cours d'une catastrophe de l'Airbus roumain. L'avion s'est écrasé d'une hauteur de 500 mètres, 3 minutes après le décollage. Le ministre russe de la Défense, Pavel Krachou, a confirmé la fin de la guerre en Tchétchénie pour le 9 mai, pendant que la lutte pour la prise de la ville de Gueudemès continue. La police japonaise a arrêté l'homme masqué qui avait attaqué la voiture du premier ministre japonais en brisant l'une des pare-brises. La personne arrêtée a avoué appartenir au groupement de droite. Le jeudi dernier, le directeur général de la police japonaise, Kunimatsu, a été abattu par des personnes non identifiées. Kunimatsu s'occupait de l'affaire du secte Aum Shikikyo et de la mafia. Il y a des nuages à l'ouest et avec de faibles pluies. Il fait un peu chaud, la température variant de 10 degrés à l'est et de 10 degrés à l'ouest. Le vent est plutôt normal, sauf au nord où il est fort. Szymon, ja na końcówce mogę to przedstawić serwisy. Podniosę cię, bo nie wiem jak się kończy. Pogoda. A teraz po polsku będzie? Nie, teraz będzie Artur Roku, który wyjaśni, co się dzieje. Serwis przygotował i przedstawił Gibuka za Mutombo. Jezu, jak to mi mówi? Gibuka za Mutombo? On mi tak mówiła? No. Żartuję. A to mówi. Ale czas, pogoda, słuchać mu krosnie, bo no, pogoda była dwa razy dzisiaj. Bez relacji, bo nie pasuje tylko po nie pasuje, tak okej. Okay, wyszło... To w moim najwyżej. No. Kolejna pozycja naszego programu. I tu jak w tym momencie wchodzisz, to powiedział, on robi gnój, nie? Nam dżingla? Dobrze. Dalej. Szymo, robimy tak. Wchodzimy teraz, tak? Pod koniec jakieś, powiedzmy, nie wiem. Słuchasz mnie? Nie, ja się sama zrobiłam. Wchodzimy teraz już i później puszczasz następną piosenkę. My tam, wiesz, coś tam gadamy. Wchodzi Artur, gadamy z Arturem. I później na taką zupełną pistę puszczasz lekkostrawną, tak? Teraz będzie ta piosenka i jeszcze coś następnego. Ta? Żeśmy nie wiem. Teraz chodzimy. Albo na ciszy będziemy gadać, wiesz? Teraz wchodzimy. Proszę? Już teraz wchodzimy, dobra, potem gadamy dobra. Na ciszy, na klikach. Czas na kolejną pozycję naszego programu. A będzie się działo. To będzie za momencie. Pozycja. Co tutaj jest? Ja sobie wypraszam, co za radio? To nie program. Ja wypraszam tutaj w ogóle. Ktoś ty taki? Tak? Ktoś ty taki się zakałuje? Nie, ja tam! Papa mi to burawa tej koziny sobie jeździsz? Ty, my sobie jeszcze porozmawiamy. To znaczy, to jest sytuacja. Agencja mi dała inną, co to kurna jest? Jaka agencja? Która? Tak? Pięcia nie kłamią. Ślubu ci się zachciało. Ja tylko do domu wrócił, da się ślub pokażę. Jeden i drugi, zobaczysz. Może zejdziemy z anteny i za chwileczkę się pokłócicie. Momencik. Chyba opanowaliśmy troszeczkę sytuację, niektórych wyszliśmy ze studia. Za moment wszystko wróci do normy. Zabierz się, bo nie wytrzymam. Nie wiem w ogóle dlaczego... Wiesz, ta kobieta tu siedzi. Proszę wyjść, co pani sobie w ogóle wyobraża? Nie wiem, czy nie złapali go jednak. Nie złapali go. Ja nie wiem, czy wróci w sumie, chyba był obrażony. Ale co? Ale kurde, chciałbym się z tego wziąć, żeby się zastanowić. No właśnie, bo to się tak tego, ale łóżki to jest tak dobre. Mogę! Pośpiewa się! Ty śpisz tu jała się! Odbyw się! A woj! Pośpiewa się! Ty śpisz tu jała się! Odbyw się! Dzięki, jak powiedzieć,
Także ja muszę jeszcze powiem, że następna opowieść z Radia Afera w poniedziałek, czyli na zebranie, będzie mnóstwo ludzi. Żebyście wszyscy ładnie pożegnali. No, Nie przypomina mi tego programu. Nie, ale nie teraz mówię o narratorów. Tam narratora potrzebuje. No to ty też od tego programu, on naprawdę był dobry. No ale ładnie kłamiesz. Dobrze. Proszę nie nagrywać. Pan Robert już ślepi. Tak to śpiewa do głowy. A ma ktoś nie piwa do picia? Pokaż. Znaczy, nie piwa do picia? Mamy taki kolor. Nie piwa nie mam. Kolor kubka. Jej, jak tutaj. Ale ten dobrze, ale nie mogę. Mieszka dostała rolę i teraz ją przybiją energię atomu. Teraz ją przybiją. O, Roberta Drozdowskiego, to chyba ciebie w ogóle nie było, nie? Dobra. Nie było. Może coś powiesz. Może coś powiesz. Właśnie robię herbatę dla siebie. Boże, Agnieszko, czy ty słuchasz na co, czy? Tam nie lecą właśnie kawałki, ale taka ścieka. Oglądaliście wczoraj Disco Relax? Nie. Na szczęście nie. Gość się ugadał. Ostatnio ten w programie spadł trafiony, teraz są jeszcze belki na plecach. Takie drewno. Tomek, oglądaj jeszcze Disco Relax? Tomek, jednak się złapałem. Wojtek, a teraz? Tak właśnie wygląda osoba, która wczoraj... No nie... Nie, nie będę. Ja się wstydzę, naprawdę. To muzyką rzekł na strojową. Czekamy. Please. A teraz proszę. Nie, teraz bezlitosna. O, o. A to jest fajne. Nie, naprawdę, jestem tam jak bożowy pachem. Proszę. Proszę, bo nie zlecać. Ale potem się to wszystko... Ostatni raz chcę... Słucham? Będziesz miał po polsku? Tak? Będziesz miał po polsku? Angielsku. A, po angielsku. A to jeszcze będzie się wystawić. Wykonanie. Adysz. Zobaczmy. Ja się teraz przeczytam. Mam też, mam jakąś kutakę. Wchodzę do nas. Tam ja powiem, bo... Wojtek, pierwszą jedzie i pijesz. Pokaż, jak to widać. To jest twoja kamera? Co? A co ci odbiło? Właśnie, jest. Jakby się położyło, że żyć będzie się zbliżać. Chciałbym. Właśnie, chciałbym. Jeden z tego programowania, 10 z... Może wziąłem. Z programowania mowy. Dobra.
Trzeba by wcześniej udzielić. Takie chcielibyśmy, żeby się nie pomylić. Teraz? Jeju! Niezależna grupa stickerów Trzoda Max. Na czarnego nam 14:51 sekund to znowu Trzoda Max i przypominam, że cały czas zbieramy cukierki. Radio Afera zbieramy cukierki i cukierki w papierkach. Już pierwsze cukierki są przynoszone. Pierwsze cukierki zostały zniesione. Tak. Przypominam zadanie nasze na dzisiaj, zebrać tysiąc cukierków, papierka. No już troszkę mamy. Kto więcej przyniesie, dostanie specjalną nagrodę Radio Afera. Oczywiście, że tak, ale jaka to będzie nagroda, to dopiero się dowie ten, kto przyniesie najwięcej. 14:52, 23 sekundy. Ale wiarno. Wiesz co, to masz przygotowany ten? Koniec. Tyru, muszą. Łączymy się z Veleni Deraj. Hallo, herzliche Grüße aus Berlin-Niederrhein. Und ich bin Kurt Rummeniger. Jetzt lesen wir die Nachrichten. Auch in der vergangenen Nacht ist die Söderbahn-Anschläge auf türkische Einrichtungen nicht abgerissen. Im Saarland wurde unbekannt eine Brand in ein türkisches Reisebüro. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 50.000 Mark. Ab heute können rund 940.000 Menschen, die zu Hause gepflegt werden, erstmal Leistungen aus der Pflegeversicherung bezeichnen. Jedoch sind 530.000 Anträge auf Geld oder Sachleistungen für die ambulante Pflege noch gar nicht bearbeitet worden. Insgesamt werden 1,2 Millionen Menschen Leistungen erhalten. Mehrere tausend Kurden haben sich in der Düsseldorfer Stadt versammelt, um gegen den Einmarsch der türkischen Armee in der Nordirland zu protestieren. Bis zum Mittag trafen rund 10.000 Menschen mit Sonnenhessen aus dem ganzen Bundesgebiet in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ein. Die Demonstranten protestieren auch gegen die Abschiebung von Kurden in der Türkei. Experten der E-Bus-Industrie haben mit der Untersuchung des Absturzes eines rumänischen Flugzeugs begonnen, bei dem gestern alle 95 Insassen ums Leben kamen. Die E-Bus A310 der Gesellschaft Taum war kurz nach dem Start vom Bunker ist das Flughafen in Richtung Brüssel bei heftigen Schneeregen abgestürzt. Die Leitung der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg hat die langjährige Stasi-Kontakte des früheren Konsistorialpräsidenten Stolpe kritisiert. Die Leitung der Kirche will aber keine disziplinarrechtlichen Schritte einleiten. Heute finden die Gespräche des brandenburgischen Ministerpräsidenten mit Vertretenden der DDR-Mitglieder statt. Polizei von Chemikalien bei Neonazis bei einer bundesweiten Razzia gegen die verbotene rechtsextremistische NSDAP-AD hat die Polizei nach einem Bericht der Bild unbestimmter Substanzen und Chemikalien gefunden. Die Zeitung zitiert einen Ermittler des Bundeskriminalamtes mit den Worten: Wir untersuchen, ob es sich dabei um Verläufer Substanzen für die Herstellung von Giftgas handeln könnte. Und das Wetter. Heute sonnig und trocken. Temperaturen ungefähr 9 Grad. Ziemlich windig, aber ganz sympathisch. Wir empfehlen Ihnen einen langen Spaziergang. Und wir grüßen alle unsere Lieblingsfreunde auf Affäre. Heike Krabbe und Kurt Rummeniger. Bis bald. Dużo, dwa razy początku samochód, to samo ostatnie. Proszę, zobaczyć widok! Wezwani ślusarze, specjaliści, weteranie rozłożyli ręce i stwierdzili, że kaszę albo trzeba będzie wysadzić, albo znaleźć jakiegoś zbrutkę. Ze zdobyciem w Polsce materiałów wybuchowych nie ma ostatnio problemu. Gorzej z fachowcami. A teraz relacja z Gorzowa. Zakład włókien chemicznych Stilon w Gorzowie Wielkopolskim jeszcze 5 lat temu zatrudniał około 8 tysięcy pracowników. Obecnie zatrudnionych jest tylko 4 tysiące osób, a bezrobotnych ze Stilonu przybywa. Sytuacja dla największego zakładu w Gorzowie Wielkopolskim nie wyglądała ciekawie. Jak się dowiedziałem nieoficjalnie, lecz z dobrze poinformowanych źródeł, problem zatrudnienia może diametralnie w Stilonie się zmienić. Otóż 58-letni Jan Dobrowolski, długoletni pracownik Stilonu, zatrudniony jako elektryk, twierdzi, iż ma klucz do wyjścia z impasu. Skonstruowa, a nawet może podać kawę. Robot Dobrowolskiego ma wiele zalet.
ale przy obecnej konstrukcji wyprodukowanie kosztowałoby bardzo dużo. Musimy robota opatentować, by go nam nikt nie mógł bezkarnie i piracko produkować, powiedział mi jeden z wicedyrektorów, który nie chciał ujawnić swojego nazwiska. Czy robot elektryka może uratować największy zakład w Gorzowie? Tego jeszcze nie wiadomo. Przebywający z wizytą na Ukrainie amerykański sekretarz obrony William Perry przybył dziś do bazy wojskowej w Pilemańsku z władzy położonej na południe od Kijowa. Perry był świadkiem zniszczenia 6 pocisków rakietowych typu SS-19. Ukraina wspólnie z Rosją, Kazachstanem i Białorusią odziedziczyły strategiczną broń nuklearną po byłym Związku Radzieckim i zobowiązały się do jej rozbrajania. Wczoraj w Teatrze Wielkim odbyła się premiera Nabucco Giuseppe Verdiego. Spektakl był tak słaby, że postawni maki artyści musieli wychodzić na scenę w liczbie co najmniej 3 osób, by w razie zatargu z publicznością mieć przewagą liczebną. Pracownicy poznańskiego przedsiębiorstwa oczyszczania miasta zagrozili dziś rano strajkiem okupacyjnym. Jak donosi nasz reporter wysłany do przedstawicielstwa firmy, chęć podjęcia strajku jest spowodowana faktem znajdowania ostatnimi czasy zdechłych kotów w kubłach na śmieci. Pracownicy MPO nie mogą się pogodzić z takim stanem rzeczy z racji przymusowej tej firmie przynależności do partii Zieloni. To raczej jako informacja. Znaczy jako informacja. Nie, nie, to fragmencik. Jest to minutowy kawałek. Proszę zobaczyć, jaki dobrobyt jest. Herbata z cytryną. Jest, herbata z cytryną. Niesamowite. A dzisiaj nie ma na poważnie. Eterowe. Nasza kolejna niespodziewajka. Niespodziewany gość naszego programu. W studiu Sylwia.
Jak masz na imię? Sylwia. Sylwiu, co cię do nas sprowadza? Tatuś mnie przyprowadzi. A tak dokładniej? Przyszłam, bo kocham jednego z prowadzących dzisiejszy program. No cóż, miło to usłyszeć. Ale ja kocham prowadzącego z drugiej strony. Artura? Jurka. Kiedy słucham jego miksów, to aż mi ciarki przechodzą. Gdzie? No, tak ogólnie. Teraz nawet kiedy słyszę, że na kasecie zaczyna się nowy utwór, to wyobrażam sobie, że to on miksuje. Kiedy zamknę oczy, to widzę, jak jego zręczne palce przesuwają suwaki. Kupiłam sobie nawet zamek błyskawiczny i kiedy on suwa, to ja też suwam, tak jak on. To teraz masz okazję go zobaczyć. Tak. Idę założyć mu taśmę. Wysad to było, no nie? Ostatnie chwili. A co ja robiłem w czwartek? Przecież mi to stało. Ja mam 20 lat, chyba 20 lat, nie będę więcej. Bo kochani zawsze mają po 20 lat. Cały świat, cały świat, ma tylko szansę. Adam! No to nie ma sprawy. Lepiej bez bomu. To te dwa między dwa magnesy. Bez bomu dzisiaj. No tak, ale bez bomu, ale proszę, że podamy. No nie, tam podam. A Wojtek kręci. Already the high pitch after the subway nerve gas attack deaths was heightened when a masked man attempted to get into the prime minister's car. Tomichi Murayama's driver has halted the car at traffic lights when the man pounds. He was seized by police. It was not related to the hunt for the leaders of the Supreme Truth sects or perhaps into the nerve gas attack and the shooting of the policeman in charge. Za 22 minut będzie godzina 19, a cały czas jasno. Jak dzielnie chciałem powiedzieć. Już za momencik, już za chwileczkę kolejna relacja, tym razem z Madagaskaru. Wejdzie Bartek Kluczyński, ponieważ jeszcze go nie było na naszej taśmie, więc może teraz on coś... Bateria wam się naładowała? Tak. Dzień dobry. Dobry. Do widzenia. To wszystko, co miał do powiedzenia. Dobry. Jestem zaszczycony bardzo tym, że mogę wystąpić w telewizorze. Prawda, tu jest obudowa telewizora, o. Bardzo się cieszę. Proszę nie robić tak głośno, bo się telewizor może zrobić. Jedna okazja, żeby pozdrowić wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Jestem Einstein, bardzo mi miło. Do widzenia. Dobra. Może ty pomachać ładnie do kamery, to jest programu. Dobra. Dobra. To jest najdłuższe. No, czyli wracamy już do domu. Wielka, proszę radę przychodzi teraz na taką muzykę. Okej? Okay? Disco Cobra. Polska. Mogę się przyjdzie do archiwum. No. Coś można... Dobra. No, to już się znajdzie. Kurtki, naprawdę, już teraz naprawdę do domu. Raz jeszcze naczelny. Poważny bardzo ja człowiek. Ja demonstruję, prawda, teraz używalność gazety, litery gazety. Myśmy tutaj w Polsce, prawda, bo w tym momencie pochodzimy na telewizję polską. Tam się, prawda, grupki robią pewne rzeczy, to jak ludzie robią, na uczu one robią inne.